i teraz, o cóż to ja się tak wdzięcznie oparłam. Philips Air Fryer. Usmaży mi frytki i usmaży mi schabowego. Jak? Niemalże bez tłuszczu. Czym? Obiegiem powietrza. To jest technologia Rapid Air. 40 litrów powietrza na sekundę obiega w środku moje frytki albo inne jedzenie. Konstrukcja samego urządzenia. Popatrzcie. Tutaj jest koszyk, który maksymalnie zmieści 1,20 kg frytek na przykład. Tutaj jest taka misa spodnia, w którą resztka tłuszczu przez ten koszyczek sobie skapie, więc tego tłuszczu tak naprawdę będzie jeszcze mniej. Ja do zrobienia tych frytek i schabowego zużyję maksymalnie 2 łyżeczki oleju. Przesuwamy frytki do koszyka. Tu są 2 porcje frytek. Mniej więcej 600 gramów. No i teraz wsuwamy sobie frytki. Odpalamy urządzenie. Ja potrzebuję 160 stopni, czyli schodzę sobie strzałką w dół na 160 stopni. Tyle, ustawione. Teraz ikonka czasu, ustawiam czas. Potrzebuję 14 minut, mam 14. Bum. Frytki się robią, a ja nie czuję żadnego zapachu. Dodatkowa zaleta. Ja nie muszę ustawiać okapu, ja nie muszę wietrzyć potem, okien otwierać. O! Wysuwamy. Zobaczymy, o co chodzi. I teraz muszę to wyjąć, potrząsnąć frytkami, podrzucam nimi i wstawiam z powrotem. Na 12 minut temperatura trochę wyższa, 180 stopni. I dokładnie w połowie teraz tego czasu, czyli po 6 minutach, dołożę tutaj do frytek schabowego. To jest ten moment, żeby wysunąć frytki. O, wyglądają tak. Układam sobie schabowe. Dobra, i siups. 2 sekundy. Zobaczymy, co w środku. No i co ja tu mam? Frytki gotowe, to widać. Dobrze, przyjrzyjmy się temu schabowemu. Ma smakować jak smażony. No i tak, to nie jest smak schabowego takiego z tłuszczu smażonego, bo był smażony powietrzem. Ale smakuje jak dobre mięso, tyle że przygotowane metodą beztłuszczową. A teraz frytki. O, proszę bardzo. No. No i tak jest. Z zewnątrz są chrupiące, a w środku jest miękki ziemniak. Dla wszystkich tych, którzy lubią smak smażonego i nie potrafią z tego zrezygnować, ale chcą jeść zdrowo i bez tłuszczu, jest to idealna opcja. A urządzenie potrafi nie tylko smażyć bez tłuszczu, ale też grillować i piec nawet ciasto.